wstawaj, spóźnisz się do pracy. Co? Nie, ja nie idę dziś do pracy, wziąłem sobie wolne. Wolne? O, to świetnie, najwyższy czas wybrać się na zakupy przedświąteczne. Wstawaj. Iza, ale ja chcę pospać, Zosia jeszcze śpi, szkoda jej budzić. Na zakupy mamy cały dzień, śpi. Wstawaj, wstawaj, trzeba kupić prezenty dla dzieci i zrobić zakupy w supermarkecie. Mamy pustą lodówkę, a rodzice są u nas na Wigilii, zapomniałeś? Jak mógłbym zapomnieć, przecież u nas mieszkają. O, widzisz, Zosia też już się obudziła. Wstawaj, a nie odwracaj się na drugi bok. Okej, daj mi chwilę. O, zaraz nasza ulubiona bajka. Hej Brian, gdzie idziesz? Na zakupy z Zosią i Izą. Zakupy? Uwielbiam zakupy, możemy iść z wami? Chyba tak. Super, dzięki. Brian, no co ty, przecież musimy kupić prezenty dziewczynkom, nie mogą iść z nami. Aha, zapomniałem. A ty jeszcze w ogóle nie ubrany? Za moment będę gotowy. Dziewczyny, jednak nie możecie iść z nami. A, szkoda, dlaczego? No, nie mamy miejsca w aucie, niestety. A co oglądacie fajnego? Zobacz, takie fajne różowe łóżko piętrowe. Marzymy o takim. Ale na razie mama i tata nie mają pieniędzy, więc musimy poczekać. Najpierw może pójdziemy do sklepu z zabawkami, a potem do spożywczego. Co myślisz? Okej, byle szybko, bo do 15 muszę zdążyć na mecz. Oj, ty i te twoje mecze. To może chodźmy tam. O, zobacz, jakie śliczne pluszaki. Myślisz, że bliźniaczki już takie mają? Zastanów się najpierw, czego nie mają, bo chyba mają już wszystko. Oj, nie przesadzaj. A może te lalki? Popatrz, jakie ładne. Zosiu, ty byś na pewno taką chciała, co? Ona chyba jeszcze jest za mała na takie lalki, nie sądzisz? Przecież nie mówię, że teraz chcę jej kupić. Wow, jaki domek dla lalek. Sama bym taki chciała. Iza, przecież ty nie masz 5 lat. Musisz być zawsze taki na nie, bo one już mają domek dla lalek. Kupmy im coś praktycznego. To znaczy co? Na przykład łóżko piętrowe. Łóżko piętrowe? Marzą o łóżku piętrowym. Dziś rano oglądały nawet w telewizji. Tak, to byłby świetny prezent. Na pewno by się ucieszyły. Więc chodźmy, widziałem tam meblowy. O, zobacz, to jest świetne. No, podoba mi się i lubią ten kolor. O, zobacz, Zosi się podoba. Jak będziesz większa, też ci takie kupimy. A kurku, widzę cię. Dzień dobry, może w czymś pomóc? Dzień dobry, już zdecydowaliśmy, chcemy kupić to łóżko. O, to świetny wybór. A możemy liczyć na jakiś rabat? Oczywiście, mamy promocję świąteczną, -25%. Mają państwo szczęście. Świetnie, w takim razie poprosimy. Zapraszam państwa do kasy. Ktoś na pewno bardzo się ucieszy. No i jedno z głowy, jeszcze tylko moi rodzice. Myślałam, żeby mamie kupić jakąś fajną sukienkę, ale muszę pooglądać. Okej, daj mi Zosię, a ty oglądaj, ale pamiętaj, szybko, o 15 mecz. Dobra, już dobra, nie marudź. To nie, to nie, to też nie, to nie w jej guście. To nie ten kolor. Wybierz cokolwiek, proszę cię. Myślisz, że to tak łatwo? Wśród tylu sukienek? Tak, myślę, że tak. Potrzymaj małą. Proszę bardzo, ta jest idealna dla twojej mamy. No nie wiem, czy jej się spodoba. Jak nie, to powiesz, że ja wybierałem. No okej, może jej się spodoba. No dobra, mamy wszystko, chodźmy już do tego spożywczaka i do domu. Weź karton mleka, może jakąś oranżadę. Okej. Coś jeszcze? Mamy pełny koszyk. Wezmę jeszcze jajka, trzeba będzie upiec ciasto. I za długo jeszcze? O, i karma dla zwierząt się skończyła, chodź. I jest karma. Nie, nie te, weź te z góry. Którą? Te? Jeszcze wyżej. Te? Jeszcze wyżej, to figietę dla małych piesków. Co to za różnica? Dosięgniesz? Postaram się. O nie, Brian, nic ci nie jest? Mam karmę, mam karmę. Świetnie, kochanie, ale chyba musimy jechać do lekarza. Och, moja noga. Dzień dobry, co się stało? Nie wiem, boli mnie noga, chyba ją złamałem. Proszę za mną.
Powoli, kochanie. Proszę powiedzieć, gdzie pana boli? Tutaj? Proszę przestać. Co się stało? Chyba jednak pana nie boli. Nie, nie, boli, ale mam łaskotki. O, przepraszam. A tutaj? Ała, ała. Aha, już wszystko jasne. Złamał pan nogę, zagipsujemy i będzie po wszystkim. Proszę bardzo, i gotowe. Przepraszam, jak długo to będę nosił? Około 2 miesiące. Po tym czasie proszę przyjechać na kontrolę. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to ściągniemy gips. A jeżeli kość się nie zrośnie, trzeba będzie jeszcze pochodzić z gipsem. 2 miesiące? Przecież ja zwariuję w domu. Bliźniaczki mnie zamęczą. Ojej, kochanie, potraktuj to jako dłuższy urlop. Na pewno nie będzie tak źle. Aha, która godzina? Już po 17, a co? I na dodatek nie zdążyłem na mecz. Pięknie. Ty idź sobie usiądź, a ja szybko schowam prezenty i nakarmię Zosię. Ojej, Brian, co ci się stało? A, mały wypadek w supermarkecie. Biedaczku, nie martw się, my się tobą zajmiemy. Co ci przynieść? No, jakbyście mogły, to jakąś poduszkę i kocyk. Okej, nie ma sprawy. Proszę, chciałbyś coś jeszcze? No, może coś do picia? Proszę bardzo, gdybyś tylko czegoś potrzebował, to wołaj. Gdzie ten pilot? Dola! Tak? Podasz mi proszę pilot? Oczywiście! Julka! To Brian! Widziałaś moją komórkę? Jasne, przyniosę ci ją. I co tam, kochanie? Bliźniaczki ci dokuczają, co? Nie, nie, nawet mi się to podoba, traktują mnie jak króla. Wszystko mi przynoszą, robią jedzenie, picie. Aha, to mój królu, możesz teraz przewinąć swoją córkę. Rączki masz chyba sprawne, prawda? A, ale i za coś mnie ręka tak dziwnie zabolała. Dzięki za obejrzenie filmu, czas na pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia dla Patrycji SSO, Samanty Zubrzyckiej, Gabuśki MSP, Pandusi 24, Igora Kosmala, Michaliny Dziamskiej, Malwi TV, Urszuli OP oraz Alicji i Zuzi Piórko. Pozdrawiamy również wszystkich, którzy chcieli być pozdrowieni. Dzięki za wszystkie łapki w górę i subskrypcje. Pa, pa, do zobaczenia!